Na pewno wnoszenie energii na boisku, efektowna akcja, jakieś wsady, bloki. Dlaczego koszykówka? No, koszykówka tak naprawdę była ze mną od początku. Zacząłem trenować ją od podstawówki. No i tak zostało. Na razie nie mam tak... Nie wiem, kto jest, kto może być na największym spóźniackim, ale Amerykanie, tak mi się wydaje, że w przyszłości mogą być. Co mnie motywuje? No na pewno fakt, że dzięki mojej ciężkiej pracy mogę osiągnąć coś więcej w koszykówce w życiu. Jestem człowiekiem dobrym, uczciwym i wiecznie uśmiechniętym. No. Za moje pierwsze zarobione pieniądze kupiłem tableta. Tablet, który już niestety nie działa. W Starogardzie podoba mi się to, że to jest małe miasto, wszędzie jest blisko, łatwo wszędzie dotrzeć. Też mili ludzie, na pewno jakieś makarony, kurczak, pasta. W tym sezonie wyglądają bardzo dobrze i będziemy się dobrze prezentowali. Na pewno jest to diabeł, ale dokładnej nazwy nie znam. No to na pewno dużo odpoczywam, odpoczynek, jakieś PlayStation, filmy, muzyka, czasami spacery. Myślę, że jeszcze jestem za młodym człowiekiem, żeby myśleć, co będzie w przyszłości i nie zastanawiam się za bardzo nad tym.